Cześć kochani, dziękuję za to, że jesteście na moim kanale, że go wspieracie. Kochani, dzisiaj będzie o konsekwencjach naszych wyborów i decyzji. Od razu tutaj nadmienię, że to jest moja perspektywa i tego, że to, jakie mam doświadczenia ze swoimi klientami i chcę tu Wam dzisiaj odczarować troszeczkę to, czym się biczujemy z powodu jakichś złych decyzji, bo tak to często oceniamy, złych wyborów. Kochani, na początek powiem, że nazywam się Barbara Zawada, jestem akredytowanym coachem. Jak zawsze wszystkie moje social media znajdziecie tutaj, zaraz pod tym filmikiem. Możecie na nie wejść, zobaczyć, co się tam dzieje, do których zapraszam. Zachęcam do subskrypcji kanału. Zachęcam również do wystawienia komentarzy, swoich opinii, swoich odczuć, które niezmiernie cenię, kochani. Więc zaczynamy o tym naszym dzisiejszym temacie. Więc i są konsekwencje dobre i złe naszych krótkotrwałych decyzji podejmowanych z jakimiś wyborami. To znaczy, że jeśli na przykład krótko myślimy nad jakimś wyborem czy nad naszą jakąś decyzją, będą i złe, i dobre konsekwencje. I tak samo, jak będziemy się długo zastanawiać, czy podjąć taką, a nie inną decyzję, i tak będą inne konsekwencje. Będą jedne dobre, jedne złe. Dzisiaj nam się wydaje, że podjęliśmy złą decyzję, za 10 lat czy za 5 nawet może się zupełnie wszystko zmienić i będziemy się cieszyć, że podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. Więc nie każda konsekwencja naszych dobrych i złych wyborów ujawnia się od razu. Więc na niektóre to, żebyśmy na coś spojrzeli tak, jako nasze szczęście, nasz dobry wybór, musimy czekać kilka lat. Ja jestem osobiście tym żywnym przykładem tego. Kochani, ja wiem, że ja mało mówię o sobie, ale to też nie uważam, że całe życie trzeba sprzedać w internecie, bo to nie o to chodzi. Ale jak mnie oglądacie, to nie da się czegoś nie wyskrobać z życia prywatnego, żeby Państwu powiedzieć, że wszystko dobrze się skończy. Ale jeszcze nie kończę dzisiejszego filmu. Także kochani, będę mozolnie na to Państwa dzisiaj namawiać, żebyśmy się nie biczowali za te decyzje, które na przykład coś sobie postanowimy, dokonamy jakiegoś wyboru i on będzie, nie wiem, po tygodniu czy po miesiącu okaże się, że to niedobry wybór z naszej perspektywy oczywiście, a za miesiąc czy za rok okaże się, że to była po prostu na niektóre konsekwencje trzeba poczekać. Jak na wszystko w życiu. Że wymaga to naszej cierpliwości, więc nad każdym rozstaju dróg, tych dużych i tych małych, nie ma drogowskazów. To już na pewno widzieliście kilka memów na ten temat, że nikt nam nie powie. My oczywiście możemy pytać innych ludzi, nawet to jest często wskazane, ale zazwyczaj pytajmy tych, którzy w danej dziedzinie, albo nawet w ogóle, ale lepiej w danej dziedzinie przeżyli dużo wzlotów i upadków, a nie tylko mają sukcesy. Mają również też jakieś złe doświadczenia na ten temat. Po prostu na dany temat wiedzą więcej. Najtrudniej się podejmuje, kochani, nasze decyzje takie prywatne. Często jak mamy dzieci, często o rozstaniu, możemy się długo wahać. Ale trzeba sobie zobaczyć i dać czas na to, żeby oswoić się z daną decyzją. Czasem wygląda tak, że po prostu świat nam się zawalił w trzy miga na tym i wydaje nam się, Boże, co my zrobiliśmy? Czego my dokonaliśmy? To było straszne. Jaka ja głupia byłam, jaka głupi byłem, że tak postąpiłem. A za miesiąc, za rok, kiedy już jesteśmy tak jakby zacietrzewieni w tym, co zrobiliśmy, dopiero zaczynamy dostrzegać nasze dobre strony. Nie ma tak, że będą same plusy. Na plusy trzeba poczekać. Na początku zazwyczaj i tych plusów jest
bardzo mało, a minusów więcej, bo my nie znamy tej sytuacji, w której znaleźliśmy się. I zawsze nam się wydaje, my tak kulturowo jesteśmy troszeczkę nauczeni, że nie wolno, bo po co było rozbijać rodzinę, jak było ci dobrze w tej pracy, trzeba było siedzieć. Bo, kochani, zmiany wymagają naszej zmiany perspektywy i odwagi przede wszystkim. Nie każdego na to stać, ale też zaopiekujcie się tym, że przez ileś czasu nie było was na to stać, a może nawet przez całe życie. To też jest wybór. Wybór, że ja zostaję w tym, co jest. Więc, kochani, życie jest w ruchu. Czas nie stoi w miejscu. Wszystko się rusza, wszystko się zmienia. Więc my też się zmieniamy. My, jak mamy 20 lat, nie myślimy tak, jak mamy 30, jak mamy 40, jak mamy 50, jak mamy 35, jak mamy 55, 75 i tak dalej, i tak dalej. Kochani, my nie jesteśmy tacy, jak wczoraj byliśmy. Więc nasze życie też pędzi, czasem za szybko. Oczywiście, że my jesteśmy, nie jesteśmy w stanie go okiełznać i może się wydać, że coś z nim nie tak, że z nami jest nie tak, że ono szybciej pędzi, niż my podejmujemy decyzję. Kochani, ale dajmy sobie czas na to, że my nie wiemy, że wiemy lub nie wiemy, że nie wiemy. Czasem właśnie znowu wracam do tego oswojenia się z jakimiś decyzjami. Ugruntowmy się w tym, zacietrzewmy się w tym wyborze. Zobaczmy, co się z nami dzieje, zaopiekujmy się sobą, swoimi wyborami. Że to była nasza decyzja. Nie mamy, nie taty, nie dzieci, tylko nasza. Nikogo innego. Że kiedyś sami sobie podziękujemy za to, że my mieliśmy odwagę zawalczyć o siebie, o swoje szczęście, nawet jak się wydaje nam na razie, że jest nieszczęściem. Nieszczęście ma też swoją perspektywę. Więc ja Was, kochani, zachęcam do podejmowania własnych decyzji i brania odpowiedzialności za swoje życie i iście z tym do przodu, że nawet jeśli mamy dzieci, jeśli nam się wydaje, że to, w czym tkwimy, czy w pracy, czy w społeczeństwie jakimś, w jakiejś relacji, w jakiejś znajomości, w jakimś małżeństwie, w jakimś związku, no wiecie, kochani, o co mi chodzi, że to jestem w tym, bo tak wybrałam, ale za miesiąc nie wiem, czy nie wybiorę inaczej i dajmy sobie do tego prawo. Nic nie jest ani nikt naszą do końca własnością i każdy może zmienić zdanie. My również możemy zmienić zdanie, bo do czegoś jakby dojrzymy i to, do czego my chcemy, mamy aspiracje, to nas posunie jeden krok, a czasem nas cofnie trochę, ale po to nas cofa, żeby nasza świadomość czegoś doświadczyła, czegoś się nauczyła, więc nie szukajmy tak jakby jakichś potwierdzeń. Te potwierdzenia, kochani, są, ale jeśli my ich szukamy na siłę, to na siłę jest nasz wybór i nasza decyzja też jest na siłę. Jeśli afirmujemy coś, bo my na przykład jesteśmy przeświadczeni, że ta zmiana pracy albo wyjście z tego ani innego małżeństwa, związku, po prostu zakończenie jakiegoś etapu w swojego życia jest dla mnie konieczne. Podjęłam taką decyzję. Jest ciężko, ale ja wysyłam swoje własne zamówienie do Wszechświata i za chwilę Wszechświat mi, jeśli ja wyślę swoją intencję, swoje typowe, to co ja chcę w życiu, że to jest zgodne ze mną, że ten wybór nie był przeciwko mnie. Ja wyślę takie zamówienie do Wszechświata, to on mi też da potwierdzenie. Niewymuszone. Tylko ja mogę za tydzień, mogę za miesiąc, a będę może musiała rok na to poczekać albo 10 lat. Żeby, kochani, sama podejmowałam kilkakrotnie decyzje w swoim życiu takie, które nie zawsze były dobre dla wszystkich. Ale wiedziałam, że to jest moje życie i ja muszę tak postąpić. Było ciężko. Na niektórych to, że dobrze zrobiłam, musiałam poczekać 10 lat.
i dzisiaj niczego innego bym nie zamieniła. Jak, kochani, oglądacie mój kanał, wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby żałować jakichkolwiek decyzji w życiu. Pamiętajcie, że to, co było wczoraj, to, co było 10 lat temu, to, co jest za mną, już nie jestem w stanie zmienić. Mogę jedynie coś naprawić, jeśli uznam, że ja dzisiaj postąpiłam w tamtym czasie tak i tak. Mogę wrócić do tych ludzi, może do tego miejsca i powiedzieć przepraszam. Jeśli trzeba, to jeśli czujesz, że to jest zgodne ze mną, to tak zrobię. To, co jutro, ma to jakiś dla mnie zarys przyszłości, ale to będzie dopiero. Nie mam wpływu na to do końca, co będzie. Mogę trochę się nakierować, ale dla mnie zawsze najważniejsze jest to, co dziś. Dzisiaj dzieje się magia. Dzisiaj dzieje się to z użyciem mnie i mojego wszechświata, to, co ja mogę ogarnąć i mogę dać 100% z siebie i przyjąć z tego świata też 100%. Ale dzisiaj, jeśli ja będę gdybać, co mogłam zrobić lepiej, co mogłam zrobić gorzej w przeszłości i co mogę zrobić jutro, to dalej to jest gdybanie. A to, co mogę dzisiaj, teraz i być tu z Państwem i mówić do Państwa, to mogę zrobić najlepiej, jak potrafię. I to właśnie o to mi chodzi. Ja często się zastanawiam, jak do Państwa mówić, żeby było dobrze, żebyście Państwo coś wyciągali z tego. No i tym samym, jeśli chcecie mnie słuchać, no to znaczy, że mówię coś, co jest Wam potrzebne. I to jest dla mnie najlepsza zapłata za ten mój wysiłek. Nawet jak mi nie płacą, to ja bym to robiła. Więc to jest największe szczęście i to jest najlepsza konsekwencja moich wyborów i decyzji w życiu. Więc, kochani, tworzymy właśnie my swoją własną drogę. Życie jest takie, jakie my chcemy, żeby było, jakie my mamy wpływ na nie, to, co jest w naszym jakby zasięgu. I z jaką ja intencją wychodzę do świata, to dostaję. Jeśli ja wychodzę z intencją dobra, miłości i tego, że świat jest obfitością i zwróćcie mi, pewnie myślicie, że wielu z Państwa tylko ma jakieś rozterki i jakieś takie, bym powiedziała, żale w życiu i smutki. Wszyscy je mamy. I one zawsze będą. Cierpienie jest wpisane w nasz życiorys. Jak miłość, cierpienie, patrzenie na to, czy wstaję i mam mindset taki, że życie należy do mnie. Że ja mam dzisiaj lat 46 i mam tyle jeszcze pięknych dni przed sobą. Mogę każdy dzień wykorzystać tak, jak sobie właśnie chcę. Więc, kochani, ja też Was do tych zachęcam, żebyście zakładali buty i robili coś z sobą. Wychodzili do świata, spotykali się z ludźmi. Ja zawsze twierdzę, że ludzie uczą nas najwięcej i po to my się zmieniamy, żeby być coraz lepszym dla innych ludzi. W gruncie rzeczy uczymy się po to, żeby dawać więcej, żeby nauczać więcej, żeby pomagać. Jeśli człowiek nie lubi pomagać, to osobiście uważam, że jego życie jest bardzo smutne. Ciekawa jestem w komentarzach, jak Wy uważacie, czy jest ich smutne, wesołe, może nie mają takiej świadomości, że jest smutne. To też trzeba by było zauważyć. Więc, kochani, nigdy nie bodźcujmy się za to, że podjęliśmy jakąś decyzję. W tym czasie, w tamtej świadomości nie mogliśmy zrobić inaczej. Więc każda decyzja jest dobra, tylko my o to, jaką ta decyzja jest decyzją, dopiero dowiemy się później. To zależy od tego, jak my patrzymy w stronę podejmowanych przez siebie decyzji. I tak samo jest z dziećmi. Nauczmy się, że decyzje należą do nich. Co oni chcą zrobić, będzie to ich decyzja i konsekwencje też. Zachowując bezpieczeństwo, jak ja zawsze powtarzam. Pozwólmy dzieciom dokonywać wyboru, ale i konsekwencje. Nie zabierajmy im but spod nóg, tylko uczmy ich zakładać własne buty do życia i wychodzenia do niego, stawianie im czoła, próbowania różnych rzeczy. Kochani, pasje i nasz rozwój dzieje się po drodze.
po drodze do tego, że my wychodzimy, że my stawiamy się do czegoś, że my chcemy to robić. Nieważny jest efekt. Efekt bywa różny, bo do efektu może potrzebujemy innych osób, które dzisiaj zadecydowały, że nie wiem, współpracują z nami, a później się okaże, że jednak przy finiszu one miały inne lśnienie i teraz będą robić coś innego i będą mieli przysłowiowo w nosie to, że ta współpraca się układała, że jesteśmy już na końcu danego projektu, no ktoś się wycofa i koniec. I też jest w porządku. I my też, no może nie dobry moment, ale tak się wydarzyło i cóż my możemy? Możemy uścisnąć rękę swojemu wspólnikowi czy osobie, która z nami żyła na przykład, bo to był związek, czy to był... Kochani, chcę być tutaj taka, żeby pokazać Wam, że we wszystkich aspektach tak się może zdarzyć. Uściskać, podziękować za spędzony czas i życzyć samych sukcesów. O to chodzi, że to, że my nie będziemy tak wszystko stawiać na ostrzu noża, nie będziemy, to nie znaczy, że w ten sposób nie dojdziemy. Sukces mierzy się własnymi wartościami. Kochani, to relacje, to szczęście, które my potrafimy zauważyć, jest najważniejsze w życiu. To jest nasz uśmiech, żadne ściany, żadne mury nie stworzą nam dobrego samopoczucia. Mogą stworzyć krótkotrwałe, jak sobie kupimy nowe meble, kupimy sobie nowy samochód, ale na dłuższą metę, jeśli my nie będziemy umieli się sami wprowadzić w stan szczęścia, tej zaakceptować, że jest zmienność, że życie jest cały czas rzeką płynącą, która się nie zatrzymuje. I z nami też jest tak samo. Kochani, nie deprecjonujmy tego też, że podjęliśmy jakiś wybór i to głupia byłam, to, że mogłam tego tak nie wziąć do siebie. No tak, mogłaś nie wziąć do siebie, ale czy by w tamtej chwili mogłaś podjąć zupełnie inną decyzję? Raczej nie. W tym problem jest, że my często bierzemy do siebie to, że tak postąpiliśmy. Ja Was zawsze, kochani, zachęcam do tego, że dajmy sobie wyrozumiałość. Nie tylko innym, ale sobie też. Że w tamtym czasie miałam takie, a nie inne myślenie. Na tyle tylko otwartą głowę. Na tyle byłam świadoma tego, jakie jest życie i jaka jestem ja wtedy, że nie mogło być inaczej. I to właśnie oducza tego, że my patrzymy pesymistycznie na siebie, na otaczający nas świat, że my, jeśli nie będziemy się biczować, jeśli nie będziemy się karać za te decyzje podjęte wcześniej, to takie też będzie nasze nastawienie do siebie, do innych. To my tworzymy sami swoje życie i dajemy sobie taką nawigację tego, w którą stronę. Pewnie warto mieć zarys długodystansowy, bo długodystansowe cele pozwalają nam nie zboczyć aż tak bardzo z tego, co chcemy w życiu. Z tymi dużymi planami. Z tymi, że chcemy wejść w różnego rodzaju związki, projekty, prace, że to nas przybliży albo po prostu pomoże nam zdobyć doświadczenie. I to też jest w porządku. I to też jest super. I to może ja dzisiaj nie będę tego miała, co będzie w ostatecznym celu, ale na pewno mnie przybliży. Na pewno mi pomoże. I nawet jak to się skończy, to ja jednak będę na zupełnie innym poziomie własnej świadomości i własnego patrzenia na obraz, nie tylko siebie, ale tego przez pryzmat tego doświadczenia, które doświadczyłam, będę dalej. Zobaczcie, jeśli nawet spotkamy mężczyznę, z którym przeżyjemy jakiś czas, było fajnie, ale z różnych przyczyn się skończyło, ale ja jestem wyżej, bo ja się już czegoś nauczyłam, doświadczyłam, zobaczyłam, co chcę, czego nie chcę, czego sobie nie życzę w życiu, zobaczyłam siebie z innej perspektywy, zobaczyłam, kurczę, a jak on to zrobił, to mnie tutaj zabolało, no i mogę się tym zająć, żeby mnie nie bolało już w innym związku.
Kochani, jest tak dużo tych rzeczy, z których możemy doświadczać, i tak dużo rzeczy wyciągać z sytuacji, które nas spotykają w życiu, że trudno, żeby życie nie było ciekawe. Bywa i męczące. No ale tak wygląda prawdziwe życie. Nie takie życie instagramowe, które sprzedaje nam zupełnie troszeczkę inny świat. Nie możemy się nad tym tak zawiesić i myśleć, że to tak jest dobrze. To tak nie jest dobrze. Bo kto tak ma? Jakieś pojedyncze osoby. Ale bardziej powinno uczyć nas tego, że prawdziwe życie dzieje się w nas. W ludziach, których znamy tak naprawdę, a niektórych widzimy z Instagrama. Z takich ludzi, którzy my się możemy spotkać, możemy z nimi porozmawiać, a nie tylko zobaczyć w telewizorze, zobaczyć na ekranie naszego komputera czy telefonu. Cóż my wiemy? To jest przekaz, który jest nam sprzedawany. Także, kochani, tak, dlatego ciężko jest podjąć decyzję o tym, czy dobrze robimy, czy źle, nie mając świadomości realnego naszego świata. My musimy znaleźć jakby w tym życiu, które jest teraz, nie cały czas uciekać, bo tu jest mi niedobrze, to ja się wyprowadzę gdzie indziej, tam też może się okazać za jakiś czas, że będzie niedobrze. Bo to niedobrze cały czas jest w nas w środku, a nie w podejmowanych decyzjach. Jeśli na przykład lubię ciepełko, wyprowadzam się przykładowo do Portugalii, do Grecji, gdzieś, gdzie jest ciepełko. Będą jakieś minusy tego, ale co jest dla mnie najważniejsze? Czy to ciepełko, czy te minusy życia? Wszędzie będą jakieś minusy. To znowu zależy od tego, jak ja na tą decyzję patrzę i jak na ten wybór patrzę. Jeśli wiem, że mam pracę i jest ciepełko, to w gruncie rzeczy uważam, że podjęłam gruntownie dobrą decyzję. Okaże się po drodze kilka minusów, no ale przecież to jest życie. Nigdy stuprocentowo nie możemy się na nic do końca przygotować, bo życie znowu to, co mówię, jest płynne. Że cały czas się zmienia i to nie chodzi też o to, żeby nie wiadomo do czego się przyzwyczajać i nie pokonywać trudności, to kochani też nie to. Ja Wam chcę pokazać, że właśnie dzięki temu, że nie da się wszystkiego zaplanować od A do Z, żeby było po naszemu, więc dlatego trzeba się otworzyć na tą zmienność. I nauczyć swoje dzieci, że trzeba walczyć o siebie, trzeba walczyć o swoje szczęście, ale przede wszystkim trzeba ich umieć zauważyć, że jest podjęta decyzja, jest zamówienie wysłane do wszechświata, potwierdzenia przyjdą z czasem. I to też jest w porządku. To wszystko, co my wysyłamy, wraca. Tak macie z dobrem, zobaczcie. Tak macie z pieniędzmi. Pieniądze, jeśli my przestaniemy traktować pieniądze troszeczkę jak małe dzieci i realizować wszystkie zachcianki, to nie mówię, żeby nie dbać o siebie i se nie mógł ktoś kupić, ale mówi się, że jak ktoś umie zaoszczędzić ze 100 zł, nie wiem, 2 zł, czy 1, czy 50 centów, to i będzie umiał zaoszczędzić z wielkich pieniędzy. Jeśli ktoś rachunki płaci przykładowo i mówi, Boże, znowu muszę to zapłacić. Oczywiście, jeśli można, można je zniwelować, bo nie trzeba wydawać na próżno, nie? No ale nie można przykładowo ich zniwelować do zera. Chyba, że są takie rzeczy, z których nie korzystamy, a jednak za to płacimy, no to wtedy nie trzeba. Więc kochani, obfitość pieniężna przychodzi wtedy, jak przestajemy być małymi dziećmi, jeśli chodzi o kwestię pieniądza. Jeszcze o pieniądze nie robiłam, ale teraz, jak wiecie, rozpoczynam nowy projekt. Myślę, że dla każdej kobiety to jest. Odnajdzie się tam choć w jednym odcinku coś dla siebie. I tak samo będzie z mężczyznami. Wiele o kobietach się dowiedzą. A to chyba o to chodzi, żebyśmy się nawzajem poznawali i korzystali z tej różnorodności. Więc kochani, konsekwencje wyborów i naszej decyzji i to, jak na nie patrzymy, od kogo zależy. Od nas. Kochani, dziękuję za dokonanie tego wyboru i
poświęcenia czasu na ten film. Mam nadzieję, że to choć troszeczkę z Wami rezonuje. I do usłyszenia już niedługo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście.